jedziemy do Pępowa na konkurs, więc trzymajcie za mnie kciuki. Już za chwilę na tej scenie w Pępowie rozpocznie się konkurs. Piosenka jest dobra na wszystko. Was serdecznie na pierwszym konkursie piosenki, który jest dedykowany dla dzieci i młodzieży na co dzień trenujących w ośrodkach kultury z województwa wielkopolskiego. Pod piękną nazwą piosenka jest dobra na wszystko. A teraz na scenę zaprosimy Oliwię Rogal. Również przyjechała do nas z Leszna i zaprezentuje piosenkę pod tytułem Bal moich lalek. I wyżarła mnie. Proszę bardzo. Brawa dla Oliwii. Pokoju.
poprosimy o oklaski dla Oliwii. Już jestem po występie, było bardzo fajnie i czekamy tylko na wyniki. A teraz mamy przerwę i idziemy na czas. Przede wszystkim braliśmy pod uwagę ogólny wizerunek na scenie. Czy jak się czuliście na tej scenie, czy było bardzo dużo stresu? Stres wiadomo zawsze jest. Braliśmy również pod uwagę intonację, braliśmy pod uwagę rytm. Braliśmy pod uwagę bardzo ważny dobór piosenki. Czy utwór, na który się porywacie, jest odpowiedni do waszego wieku, do poziomu zrozumienia. No ale najważniejsze było to coś. Szukaliśmy tego czegoś. Jeśli było tutaj bardzo dużo przypadków, o których zaraz będziemy wspominać, które nas zauroczyły od pierwszych dźwięków i czegoś takiego oczekiwaliśmy i właśnie to dostaliśmy. Więc jeszcze raz serdecznie gratulujemy wszystkim artystom, bo naprawdę kawał dobrej roboty wykonaliście. Trzecie miejsce w kategorii pierwszej otrzymuje Liliana Chraplewska. Drugie miejsce w kategorii pierwszej otrzymuje Oliwia Rogala. I nie chcę być inaczej. Pierwsze miejsce w kategorii pierwszej otrzymuje Izabela Klucz.